Dzień dobry, 19 lutego i nietypowa kawka z szewcem, ponieważ dzisiaj bez butów. Słuchajcie, ja jestem w trakcie remontu, przemeblowania. Co ja tutaj majstruję? Tutaj będzie moje biurko, stół roboczy boczny, tam główny, tam dalej będzie prasa, kombajn, frezarka. Taki kwadrat sobie tutaj zrobię do naprawy. Natomiast tutaj będzie częściowo otwarte, żeby troszeczkę światła dziennego wpływało tutaj od strony wejścia. Od tej strony. I już tutaj częściowo tą ściankę działową zdemontowałem. Jeszcze te regały z e-papierosami, kłódkami muszę to też na razie zdemontować. I usunąć. Tu będzie moje stanowisko pracy. A tu będzie takie okienko, gdzie planuję w tym miejscu. Tam będzie kamera. I tutaj w tym miejscu będę Wam pokazywał, jeżeli będę miał jakieś fajne przypadki butów do czyszczenia, czy jak tam wypastować, wypolerować. Że coś można z nimi zrobić. Słuchajcie, tutaj regał z butami, jeszcze częściowo do odbiórki jest troszeczkę rzeczy. Tam jest schowany kombajn, frezarka za tym. A wcześniej tutaj pracowałem. Tu jest jeszcze pełno szufladek już pochowanych. Muszę to wszystko odkręcać. I troszeczkę to tak chaotycznie jeszcze wygląda. Dużo, dużo roboty, dużo docinania. Tutaj będzie stała taka prasa ręczna do dociskania, jak kleję fleki. Więc tak będę miał wszystko, wszystko. Myślę, że w jednym miejscu. I mam nadzieję, że troszeczkę jednak więcej tego słońca będzie, ponieważ tam o te ciemne to są zasłonięte tutaj wejście. I te słoneczko będzie troszeczkę mi tutaj gościło podczas pracy. Jestem dzisiaj troszeczkę już zmęczony tym całym weekendowym remontem. W sobotę dosyć intensywnie popracowałem do godziny 16:30 i dzisiaj trzeba zacząć. Jak jest tak wszystko rozkopane, rozwalone, to ciężko jest zdecydować, za co w pierwszej kolejności, co w pierwszej kolejności zrobić. Czy na bieżąco uprzątać, czy już demontować tą ściankę działową, pakować te wszystkie rzeczy. I myślę, że jak tą kawkę wypiję, to wszystko sobie zaplanuję jakoś. Natomiast co zauważyłem, to, że przez tyle lat nagromadziłem za dużo materiałów do naprawy butów. Po prostu chciałem być przygotowany na każdą okoliczność, każdy kolor, każdy rodzaj zelówki, pełno gum flekowych, topi, Vibram, zelówek, Dunlopy, topy, Vibram. Wszystkie takie najlepsze, które moim zdaniem były najlepsze. I widzę, że to jest bardzo bardzo dużo miejsca zajmuje, dużo, dużo materiałów, różnych skórek, paseczków, takich rzeczy, i tutaj widzę, że będę musiał to dość radykalnie ograniczyć, żeby po prostu mieć mniej rzeczy, a resztę na zamówienie, ponieważ już wiem, jak to wszystko się prezentuje, mniej więcej jaka guma może się nadawać do jakiej pary butów. I stwierdziłem to, że niektóre takie bardziej rzadziej potrzebne materiały po prostu będę miał na zamówienie. Jeżeli przyjdzie jakaś para butów do naprawy, w której będę musiał wykorzystać akurat nie jakąś niestandardową zelówkę, to z tą wiedzą, z tym doświadczeniem, które już mam, to będę mógł po prostu zamówić, bo będę wiedział, że ona się dobrze nada do tego. Tam już ktoś się dobija do mnie. Będę musiał więc kończyć, bo
już ludzie chcą chyba odbierać buty. Tak więc widzicie, tutaj tego wszystkiego jest dużo. Jakieś tam sznurowadła, kartony ze sznurowadłami. Tego też mam chyba za dużo tego. Będę musiał wszystko ograniczyć tak, żeby odnaleźć się w tym i nie zagubić, bo tych sznurowadeł naprawdę mam za dużo. Zobaczymy, czy jak tutaj się pomieszczę, ponieważ ten cały plan tego remontu zakłada to, że będzie więcej przestrzeni roboczej na naprawę butów, natomiast mniej kosztem przestrzeni tej handlowej, prawda? Ja jednak bardziej się czuję w tym, bardziej mnie cieszy, że mogę naprawić buty, niż sama ta sprzedaż, jakieś tam szukanie sznurowadełek, czy jakiś wkładeczek, to tutaj bardziej chcę się teraz skupić w tym, tak planuję, na naprawach butów, żeby mieć większą przestrzeń tutaj, większy ład na to, żeby robić po prostu buty, żeby mieć miejsce, żeby niektóre buty wymagają, tak jak na przykład tamte klejenie, co pokazywałem, trzeba te buty wyczyścić, one później muszą dosknąć po czyszczeniu, podkleić wpierw wyściółkę do cholewkę do podeszwy, to też musi przeschnąć, to trzeba je gdzieś odłożyć w jakieś miejsce, później po klejeniu też 48 godzin powinny czekać, aż klej uzyska największą wytrzymałość i też te buty gdzieś muszą być, prawda? Więc chcę sobie w tej kwestii, w tej przestrzeni zrobić porządek, żeby wszystko było na poukładane i na wysokim poziomie, żeby nie leżało byle gdzie, żeby to miało swoje miejsce na takie cięższe przypadki, gdzie trzeba po prostu to etapami jakieś prace robić. Jak widzicie, no tutaj jakieś piły, wkrętarki, wyżynarki, wiertarki, dużo tych narzędzi tutaj mi się przydało i działam. Tak więc dzisiaj nietypowa kawka bez napraw. Mam nadzieję, że w tym tygodniu, pod koniec tygodnia już będę mógł Wam pokazać pierwsze naprawy, które będę realizował. Tak więc dziękuję wszystkim tym osobom, którzy skorzystali z moich ofert na Allegro. Bardzo się cieszę, że chcecie akurat nie u mnie zakupić środki do pielęgnacji swoich butów. Pozdrawiam serdecznie i wszystkich, którzy obserwują moją stronę, subskrybują mój kanał, bardzo serdecznie pozdrawiam, życzę miłego tygodnia. Cześć!